W styczniu 2008 roku 41-letnia Tati Rogers udała się do supermarketu w Wrexham i zniknęła bez śladu. To było podejrzane, zupełnie jakby się rozpłynęła. Przyjaciele Tati wiedzieli, że nie wyjechałaby bez słowa. W pewnej chwili wiedzieliśmy, że już nie wróci i że nigdy już jej nie zobaczymy. Policjanci musieli prowadzić przebiegłą grę z podejrzanym, która przypominała zabawę w kotka i myszkę. Stworzyliśmy wiarygodny scenariusz, ale nie wiedzieliśmy, czy połknie przynętę. Podmiejski koszmar, śledząc detektywów. Gwersyllt leży na przedmieściach Wrexham. To spora miejscowość, w której powstają nowoczesne osiedla. Jest elegancka i przyciąga nowych mieszkańców. Wiele osób chciałoby tu zamieszkać. To właśnie tutaj zamieszkała Indonezyjka Ermatati Rogers, zwana przez przyjaciół Tati. Była lojalną przyjaciółką, pełną ciepła i miłości. Lubiła muzykę, zwiedzanie, taniec. Była silną kobietą i miała złote serce. Tati przeniosła się do Walii z południowo-wschodniej Azji, gdzie poznała swojego męża. Była emigrantką, ale ojczysta kultura odgrywała istotną rolę w jej codziennym życiu. Wśród jej przyjaciół przeważali Indonezyjczycy i w ogóle Azjaci. Zostałyśmy przyjaciółkami i wspierałyśmy się, ponieważ w Walii nie było zbyt wielu Azjatów. Traktowałam ją niemal jak siostrę. Tati uwielbiała życie w Walii, ale była zdruzgotana, kiedy jej małżeństwo zakończyło się rozwodem. Zawsze powtarzałam jej, że rozwód to jeszcze nie koniec świata. Musiała odbudować swoje życie. Znalazła mieszkanie w Gwersyllt, z czasem doceniła zalety życia singielki i znów była szczęśliwa. Kilka miesięcy po rozwodzie zaczęła nawet umawiać się na randki. Nigdy mi się z tego nie zwierzała. Nie chciała, żeby ktoś postrzegał ją jako flirciarę. Nie chciała przeżyć kolejnego zawodu i była ostrożna w zawieraniu znajomości. Szukała mężczyzny opiekuńczego, który by ją pokochał. Pragnęła znów być szczęśliwa. Tati odzyskiwała pewność siebie i śmielej patrzyła w przyszłość. Pod koniec 2007 roku zaczynała wychodzić na prostą. Chciała mieć męża i dzieci, spotkać lojalnego i wiernego partnera, który by ją szanował. Tati Rogers z optymizmem wchodziła w nowy rok. Podczas świąt i karnawału często spotykała się ze znajomymi. 5 stycznia 2008 roku miała wpaść na obiad do dwóch przyjaciółek. Przysłała nam SMS, że przyjedzie o 13:30. To miał być spóźniony obiad świąteczny. Tati miała przywieźć indonezyjskie potrawy, dlatego nie mogłam się doczekać tego spotkania. Ale następnego dnia Tati się spóźniała. Nie pojawiła się o 13:30, co nas zdziwiło, bo była bardzo punktualna. Zawsze uprzedzała, jeśli miała się spóźnić. Byłam zaniepokojona, ale podejrzewałam, że być może uciekł jej autobus.
W końcu wysłałyśmy jej SMS z pytaniem, czy wszystko w porządku. Czas mijał i Hannah i jej mama były coraz bardziej zaniepokojone. Po godzinie zaczęłyśmy się martwić. Pisałyśmy SMS-y, dzwoniłyśmy, ale nie odzywała się. W końcu uznałyśmy, że musimy sprawdzić, co się stało, i razem z mamą postanowiłyśmy pojechać do jej mieszkania. Pojechałyśmy do Gwersyld. Zapukałyśmy do drzwi, ale nikt nie otworzył. Weszłam na tyły budynku i zajrzałam przez okno, ale nikogo nie zauważyłam. Najwyraźniej coś musiało się stać. Mogła zasłabnąć. Martwiłyśmy się, że źle się poczuła. Zaniepokojona Ann nie zamierzała czekać. Postanowiłam zawiadomić policję. Na początku próbowałam bagatelizować sprawę. Fakt, że Tati nie zjawiła się na lunchu, nie oznaczał jeszcze, że zaginęła. Ale Ann nie odpuszczała. Czułam, że coś jest nie tak. To trwało zbyt długo. Uznałam, że muszę powiadomić policję. Piątego stycznia 2009 roku Tati Rogers nie zjawiła się na umówionym spotkaniu u przyjaciółek z Rexem. A te postanowiły zawiadomić policję. Pojechałyśmy na posterunek w Wrexham. Czekając na przyjęcie zgłoszenia, zastanawiałyśmy się, co mogło się stać. Hipotez było kilka. Nie wiedziałyśmy, czy chodzi o problem z chłopakiem, czy o kłopoty zdrowotne, ponieważ ostatnio schudła. Różne rzeczy przychodziły nam do głowy. Ale nawet te hipotezy nie usprawiedliwiały braku kontaktu z Tati. Zadzwoniłaby, gdyby coś się stało. Zawsze tak robiła. Nie mogła tak po prostu zniknąć. Policjanci przypuszczali, że kobieta mogła zasłabnąć albo ulec wypadkowi. Funkcjonariusze uznali, że coś musiało się stać, ponieważ Tati przestała kontaktować się ze znajomymi. Obawiali się, że mogła zasłabnąć w swoim mieszkaniu. Policjanci postanowili więc odwiedzić Gwersyld, gdzie mieszkała Irma Tati Rogers. Odwiedzili kilku jej znajomych, ale nie dowiedzieli się, gdzie może być. Postanowili więc sforsować drzwi do jej mieszkania i sprawdzić, czy jej tam nie ma. Niestety w środku nikogo nie zastali. Wyglądało, jakby Tati wyszła tylko na chwilę. Na kanapie leżał jej płaszcz. Na kuchence stało jedzenie. Zupełnie jakby miała za chwilę wrócić. W mieszkaniu nie było śladu walki czy jakiejkolwiek przemocy. Detektywi postanowili wyjaśnić przyczynę zniknięcia Tati i przeszukali jej mieszkanie. Musieliśmy ustalić, kto widział Tati jako ostatni, czy z kimś się spotykała, czy była z kimś związana. Znaleźliśmy notes, w którym wpisywała numery telefonów znajomych. Skontaktowaliśmy się z każdą z tych osób, żeby zgromadzić jak najwięcej informacji. Dzięki temu śledczy odkryli, co zaginiona robiła ostatniego wieczoru. Znaleźli paragon z miejscowego supermarketu. Odczytując na nim godzinę, ustaliliśmy, że w piątek około 17 robiła tam zakupy. Detektywi natychmiast się tam udali i poprosili o nagrania z monitoringu z ostatniej doby. Zauważyliśmy, że poruszała się po sklepie swobodnie. Najwyraźniej czuła się dobrze. To była osoba w pełni sprawna, która wracała z zakupów do domu.
Nagranie potwierdziło, że wieczorem 4 lutego 2008 roku Tati była w znakomitej formie. W trakcie śledztwa policjanci dowiedzieli się więcej o Tati i jej życiu. Snuliśmy wiele teorii. Zaginiona mogła odwiedzić przyjaciół, o których nie mieliśmy pojęcia, albo udać się w podróż. Czy zniknęła z własnej woli, a może stała się ofiarą wypadku, albo i to był czarny scenariusz zbrodni? Na szczęście przyjaciele Tati chętnie z nami współpracowali. Była popularna. Miała wielu znajomych, którzy chętnie się z nią widywali. Ale wiadomość o zniknięciu Tati bardzo ich zaniepokoiła. Martwiliśmy się o nią i zastanawialiśmy się, co mogło się z nią stać. Niestety mieliśmy coraz gorsze przeczucia, ponieważ nigdy nie zniknęła na tak długo. Po skontaktowaniu się z osobami figurującymi w notesie Tati, policja ustaliła, kto spotkał się z nią jako ostatni. Szybko zdołaliśmy ustalić, że ostatnią osobą, z którą rozmawiała, był niejaki Łukasz Reszpondek. Reszpondek był Polakiem, który w 2004 roku przeprowadził się w te okolice. Pracował razem z Tati. Na początku Reszpondek przyjechał do Wrexham sam. Potem sprowadził tu żonę i dwoje dzieci. Erma Tati Rogers zaoferowała, żeby zamieszkali u niej. Było jasne, że Tati i Łukasza łączyła bliska przyjaźń. Łukasz wyjaśnił policji, że święta spędził w Polsce, a do Walii wrócił 4 stycznia. Jego żona i dzieci mieli przyjechać kilka dni później. Powiedział, że przywiózł dla Tati prezent i postanowił niezwłocznie jej go wręczyć. Po uzyskaniu tych informacji detektywi postanowili odwiedzić Łukasza. Zeznał, że Tati bardzo ucieszyła się z tej wizyty. Poprosiła też, żeby podwiózł ją do przyjaciół w Wrexham. A on z przyjemnością to zrobił. Podrzucił ją na Malt Road w Wrexham, tuż przy boisku sportowym. Tam Tati miała wysiąść. To była jedyna informacja o tym, co robiła Tati, zanim udała się do supermarketu. Łukasz gorliwie współpracował z policją i zaoferował pomoc w śledztwie. W czasie wizyty w jego domu zauważyliśmy, że posiada komórkę, laptop, nawigację satelitarną i aparat fotograficzny. Poprosiliśmy go o te przedmioty pod pretekstem, że mogą nam pomóc w śledztwie. Łukasz zgodził się nawet na pobranie śladów ze swojego wozu. Wydawał się bardzo pomocny i otwarty, ale nie powiedział nam wszystkiego, co wydarzyło się owego piątkowego wieczoru. Po tygodniu inspektor Jones polecił zebranie śladów z mieszkania Tati. Początkowo liczyliśmy, że znajdziemy coś, co naprowadzi nas na trop, gdzie przebywa zaginiona. Szukaliśmy też odcisków palców i postanowiliśmy ustalić profil DNA Tati. Nie znaleźliśmy w mieszkaniu śladów przemocy, sprzątania albo krwi. Ekipa śledcza skrupulatnie prześwietliła mieszkanie Tati. Skoncentrowaliśmy się zwłaszcza na sypialni. Pobraliśmy próbki z łóżka i okazało się, że były w nim ślady spermy. To odkrycie zaskoczyło śledczych. Kiedy w mieszkaniu znaleźliśmy ślady nasienia, śledztwo wkroczyło w nową fazę, ponieważ nie mieliśmy informacji, że była z kimś związana. Ta wiadomość była dość nieoczekiwana. Tati była religijna i jej przyjaciele wątpili, żeby zdecydowała się na pozamałżeński romans.
Przesłaliśmy próbki do badań, ale na wyniki musieliśmy czekać parę tygodni. W końcu stycznia 2008 roku, miesiąc po zniknięciu Tati, Hana i Zal nadal nie mogły pogodzić się z tym, co się stało. Nie mieliśmy pewności, co się z nią stało, więc nie mogliśmy jej pożegnać, opłakiwać ani pogrzebać. Czuliśmy, że już nie wróci i nigdy już jej nie zobaczymy. Ale tliła się w nas iskierka nadziei. Policja nie mogła jej znaleźć. Sprawa ciągnęła się kilka miesięcy, a rezultatów nie było. Indonezyjska rodzina Tati również czekała na wiadomości. Można sobie tylko wyobrazić, co mogli czuć. Rozpaczliwie liczyli na przełom. Prześwietleniem laptopa Łukasza zajęli się specjaliści kryminalistyki. Dokonali niepokojącego odkrycia. Nasi technicy kryminalistyki przebadali sprzęt komputerowy Łukasza i wpadli na trop, który pozwolił nam ustalić, co stało się z Tati Rogers. Znaleźli w laptopie 90 zdjęć dzieci będących ofiarami przemocy seksualnej. To odkrycie zmieniło wszystko. Trudno mi było w to uwierzyć, tym bardziej, że Łukasz Reszpondek oddał nam komputer bez żadnych oporów. W konsekwencji Reszpondek został aresztowany za posiadanie nielegalnych materiałów dotyczących dzieci. Ale wyszedł za kaucją i przebywał na wolności do rozpoczęcia procesu. To była zupełnie inna sprawa. Dochodzenie w sprawie zaginięcia Tati Rogers toczyło się niezależnie. Wcześniejsze zeznania Reszpondka przestały być wiarygodne. Miał skłonności przestępcze i nasze śledztwo zmieniło kierunek. Odnalezienie zdjęć skłoniło techników policyjnych do dokładniejszego przeszukania pamięci komputera Reszpondka. Po kilku dniach policjanci znaleźli jeszcze bardziej obciążające dowody. Nazajutrz po zniknięciu Tati, Łukasz Reszpondek szukał w sieci informacji o tym, ile czasu rozkłada się ludzkie ciało. Kiedy człowiek słyszy takie rewelacje, trudno nie skojarzyć oczywistych faktów. Nadal nie mieliśmy ciała ani żadnego dowodu, co mogło się stać z zaginioną. Ale byliśmy przekonani, że to Reszpondek odpowiada za jej zaginięcie. Wskazywało na to coraz więcej poszlak, ale detektywi musieli przebyć jeszcze długą drogę, zanim mogli przedstawić akt oskarżenia. Wiedzieliśmy, że Reszpondek miał okazję i możliwość poważnie skrzywdzić Tati, ale na razie nie mogliśmy ustalić motywu jego działania. W tej sytuacji detektywi starali się dowiedzieć jak najwięcej na temat Łukasza Reszpondka. Badaliśmy jego obecne życie i przeszłość od czasu, kiedy zamieszkał w Wielkiej Brytanii. Był elektrykiem i wcześniej nie był notowany. Nie miał kartoteki. Reszpondek twierdził, że on i Tati byli przyjaciółmi, ale nagrania z jego kamery ujawniły zupełnie inny charakter ich znajomości. Akty odzyskane z karty aparatu cyfrowego ukazały nam zupełnie nowe oblicze Erma Tati Rogers. I sugerowały, że relacja łącząca ją z Łukaszem Reszpondkiem miała charakter seksualny. Fakt, że Tati i Łukasz mieli romans, stanowił nieoczekiwane odkrycie. Reszpondek od początku zaprzeczał, jakoby ich znajomość miała seksualny podtekst.
W lutym 2008 roku śledczy otrzymali wyniki badań DNA i analizy śladów spermy pobranych z łóżka Tati. Okazało się, że to było nasienie reszpątka. W tej sytuacji śledczy postanowili go przesłuchać. Ale reszpondek podał wiarygodne wyjaśnienie. Powiedział, że mieszkał u tati razem z żoną i uprawiał z nią tam seks. I dlatego znaleźliśmy tam ślady jego DNA i spermy. Żona reszpondka potwierdziła, że uprawiali seks w łóżku tati, ale śledczy mieli wątpliwości. Tak czy inaczej byliśmy przekonani, że reszpondek miał romans z tati. Przez kolejne tygodnie śledczy prześwietlali życie reszpątka. Analiza jego finansów ujawniła, że dzień po zniknięciu tati dokonał on niezwykłych zakupów. Okazało się, że 5 stycznia 2008 roku wybrał się on do sklepu budowlano-metalowego, gdzie kupił mnóstwo rzeczy. Na podstawie numerów katalogowych udało się odtworzyć, co dokładnie nabył. Jeden z naszych oficerów udał się do tego sklepu i ustalił dokładną listę zakupów. Kiedy odebrałem informację na ten temat, nie mogłem w nią uwierzyć. Detektyw Alet Hughes był zaskoczony, kiedy zapoznał się z listą zakupów reszpątka. Stycznia 2008 roku 41-letnia Tati Rogers zrobiła zakupy w supermarkecie w Wrexham i zniknęła bez śladu. Potem widziała ją już tylko jedna osoba, która zdaniem policji była odpowiedzialna za jej zniknięcie. Był nią Łukasz Reszpondek. Śledczy sprawdzili, jakich zakupów dokonał podejrzany dzień po zniknięciu tati. Nabył folię, taśmę klejącą, rękawice, zestaw do cięcia i łopatę. Mój kolega nie mógł w to uwierzyć. Ale nie był to ostatni zakup reszpątka. Następnie udał się do innego sklepu, gdzie kupił walizkę. Wybrał największą, jaka była, i było dla mnie jasne, że wszystkie te czynności zmierzały do tego, żeby pozbyć się ciała. Detektywi zdobyli nawet materiały z monitoringu potwierdzające te zakupy. Biorąc pod uwagę te fakty, nie miałem wątpliwości, że Łukasz Reszpondek zamierzał pozbyć się ciała tati. W kwietniu 2008 roku, po ujawnieniu listy zakupów reszpątka, można mu było wreszcie przedstawić akt oskarżenia. Jednak w trakcie przesłuchania podejrzany wytłumaczył się z każdej rzeczy, którą zakupił. Wyjaśnił, że nabył walizkę, ponieważ stara uległa uszkodzeniu, a pozostałe rzeczy były mu niezbędne do wykonania przydomowej dekoracji. Śledczy zlecili przesłuchanie i zebranie śladów w domu reszpątka. Udaliśmy się do niego w celu zbadania każdego przedmiotu, który zakupił, odszukania na terenie posesji ciała zaginionej oraz pobrania śladów. Ekipa znalazła wszystkie przedmioty, których szukała, ale żaden nie został użyty. To było zadziwiające. Nie rozumieliśmy, po co podejrzany zadawał sobie trud, żeby je zakupić, skoro nie zamierzał ich używać. Śledczy snuli teorie, a technicy policyjni kontynuowali przeszukanie. Próbowaliśmy zlokalizować miejsce zbrodni, co mogłoby nam ułatwić odnalezienie ciała tati.
Szukano dowodów, że w domu Reszpątka doszło do zabójstwa. Znaleźliśmy plamki krwi i zebraliśmy próbki DNA z różnych części domu, ale żaden ślad nie odpowiadał DNA Tati Rogers. Po 3 dniach przesłuchań śledztwo nie posunęło się nawet o krok. Przedstawiliśmy wszystkie zdobyte dowody przez koronną służbę prokuratorską. Po ich rozpatrzeniu uznała, że nie stanowią one podstaw do zatrzymania Reszpątka i musieliśmy go zwolnić. Policja zastanawiała się, dlaczego zakupiony przez podejrzanego zestaw narzędzi nie został użyty. Doszliśmy do wniosku, że Reszpątek pozbył się użytych narzędzi i zastąpił je nowymi. Śledczy postanowili ponownie przeanalizować jego wydatki. Wiedzieliśmy, że po pierwszym kontakcie z policją, zaraz po zniknięciu Tati, Reszpątek wypłacił z konta 200 funtów. Nasi ludzie udali się więc ponownie do tego samego sklepu budowlano-metalowego, żeby sprawdzić, czy podejrzany nie dokonał tam czasem zakupu drugiego kompletu narzędzi. Odkryliśmy, że kwadrans po nabyciu drugiego kompletu narzędzi, Reszpątek kupił też drugą walizkę. Płacił gotówką, a nie kartą, żeby zatrzeć ślady po transakcjach. W końcu śledczy uznali, że mają wystarczającą ilość dowodów przeciwko Łukaszowi Reszpątkowi. Aresztowaliśmy go tym razem pod zarzutem zabójstwa. Podczas przesłuchania odmówił wszelkich zeznań. Nie przyznał się również do zarzucanego mu czynu. Detektywi byli coraz bardziej sfrustrowani. Niestety w tej sytuacji musieliśmy go ponownie zwolnić. Nadal nie znaleźliśmy ciała ani dowodów procesowych. Nie mieliśmy też świadków. Jesienią 2008 roku śledztwo zostało zawieszone. Sytuacja była trudna, nie mieliśmy żadnych nowych informacji ani tropów, ale byliśmy pewni, że mamy do czynienia z zabójstwem. Wtedy inspektor Jones podjął decyzję. Najważniejsze było znalezienie ciała Tati Rogers. W ten sposób udowodnilibyśmy, że doszło do zabójstwa. Dlatego to było kluczowe zadanie. Policja wiedziała, że Reszpątek kupił łopatę, dlatego usiłowała odnaleźć miejsce pogrzebania zaginionej. Zabójcy często wracają na miejsce przestępstwa, żeby sprawdzić, czy pozostało nietknięte. Postanowiliśmy poddać podejrzanego inwigilacji i czekaliśmy, dokąd nas zaprowadzi. Sprawdzaliśmy, czy często przejeżdża jakąś trasą albo cyklicznie odwiedza jakieś miejsce. Reszpątek został poddany całodobowej inwigilacji. Oczywiście podejrzany spodziewał się, że może mieć ogon. Czasami jechał w dane miejsce dwukrotnie dłużej. Wybierał okrężną drogę, żeby dostać się z punktu A do punktu B. Takie zachowanie mogło świadczyć o nerwowości Reszpątka i budziło podejrzenia. W końcu detektywi stworzyli mapę miejsc, które najczęściej odwiedzał Reszpątek. Niestety, tereny te były na tyle rozległe, że ciało mogło zostać zakopane wszędzie. W końcu policjanci postanowili sprawdzić teren farmy położonej nieopodal domu Reszpątka. Wierzyli, że znajdą ciało Tati.
Nadal inwigilowaliśmy podejrzanego i dlatego postanowiliśmy zrobić to bardzo dyskretnie. Przeszukiwaliśmy teren stopniowo, dokonując wykopów. Zwracaliśmy uwagę na każde miejsce, które wyglądało podejrzanie. Teren miał w przybliżeniu 1,5 km². Od zaginięcia Tati minęło 9 miesięcy i sporo mogło się tu zmienić. Nasi eksperci powiedzieli, że osoba o przeciętnym wzroście i wadze może przenieść ciało na określoną odległość. Biorąc to pod uwagę, zacieśniliśmy teren poszukiwań. Na przykład tutaj postanowiliśmy sprawdzić miejsce przy żywopłocie, które podejrzany mógł uznać za bezpieczne. Eksperci wyznaczyli bezpieczną strefę, a policjanci ją przeszukiwali. Po wyznaczeniu miejsca penetracji archeolodzy wykopywali rów i sprawdzali, czy widać w nim jakieś zmiany w gruncie, jak wyglądają kolejne warstwy ziemi i czy widać coś podejrzanego. Problem polegał na tym, że robiło się coraz zimniej, co utrudniało pracę. Od zaginięcia Tati minął prawie rok, ale teren farmy nie zmienił się diametralnie. W październiku 2008 roku Reszpondek stanął przed sądem w sprawie posiadania nielegalnych materiałów dotyczących dzieci. Został skazany na 32 tygodnie więzienia, dzięki czemu mogliśmy rozwinąć poszukiwania na szerszą skalę. Wreszcie mieliśmy możliwość zastosowania innych technik. Wykorzystywaliśmy wykrywacze metalu, psy. Zrobiliśmy zdjęcia całego terenu. Nadal jednak zachowywaliśmy pełną dyskrecję. Ale mimo, że akcje prowadzono teraz na szerszą skalę, ciała Tati nie odnaleziono. Poszukiwania, które trwały w październiku, listopadzie i grudniu, nic nie dały. Nie znaleźliśmy ciała i byliśmy coraz bardziej sfrustrowani. W styczniu 2009 roku Łukasz Reszpondek wyszedł z więzienia. Policja postanowiła w dalszym ciągu śledzić każdy jego krok. Nie tracił czasu i znów ruszył w znajomą nam trasę, jakby sprawdzał, czy nic się nie zmieniło podczas jego nieobecności. Ponieważ dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły efektów, inspektor Jones postanowił uciec się do małej prowokacji. Musieliśmy skłonić podejrzanego do działania, dlatego postanowiliśmy udać, że wiemy, w jakim rejonie ukrył ciało Tati. Liczyliśmy, że dzięki tej prowokacji sam zaprowadzi nas na miejsce, gdzie ukrył zwłoki. Policja podała do mediów wiadomość, że przeszukuje pole, na którym ukryte jest ciało zaginionej. Zastanawialiśmy się, czy złapie przynętę i będzie chciał gdzieś przenieść zwłoki, czy spróbuje ucieczki. Napięcie rosło, a my czekaliśmy, co stanie się dalej. Policja wyznaczyła początek operacji na 19 marca 2009 roku. Chcieliśmy sprawdzić, jak na tę wiadomość zareaguje Reszpondek, ale ponieważ tym razem nie musieliśmy się ukrywać, poszukiwania były dokładniejsze niż wcześniej. Mniej więcej po godzinie od rozpoczęcia wykopów zachowanie Reszpondka stało się nerwowe. Najwyraźniej usłyszał o poszukiwaniach. Połknął haczyk. Wyglądało na to, że wpadł w panikę, bo zaczął pakować samochód. Myśleliśmy, że chce dać nogę z Wrexham. Wkrótce okazało się, że podejrzany nie zamierzał wyjechać zbyt daleko.
Reszpondek wdrapał się na hałdy po bliskiej kopalni i ku naszemu zdumieniu zaczął stamtąd obserwować okolice. Miał na sobie odzież maskującą i kapelusz na głowie. Zabrał też z sobą lornetkę. Obserwował z hałdy poczynania oficerów przeszukujących teren. Przez kolejne dni Reszpondek co jakiś czas odwiedzał swój punkt widokowy i sprawdzał, co się dzieje. Interesował się tym, co robimy, ale nie obserwował nas bez przerwy. Zrozumiałam, że nie szukamy we właściwym miejscu i nie znajdziemy tam ciała. 22 marca 2009 roku, w czwartym dniu poszukiwań, Reszpondek nie pojawił się na hałdzie. Jeden z oficerów zaproponował, żebyśmy udali się na jego punkt obserwacyjny i sprawdzili, co stamtąd widział. To mogło naprowadzić nas na jakiś ślad. Z góry nie było widać miejsca wykopalisk. Doszliśmy więc do wniosku, że obserwował stamtąd miejsce ukrycia ciała. Liza opracowała nowy plan działania. Poczekaliśmy, aż Reszpondek znów pojawi się na hałdzie. Podeszłam wtedy do archeologów, żeby przedyskutować, gdzie wyznaczyć nowe pole poszukiwań. Obeszliśmy teren i stanęliśmy w miejscu, które wyglądało inaczej niż reszta farmy. Postanowiliśmy wrócić na nie następnego dnia. Reszpondek obserwował nas, ale nie wiedzieliśmy, co knuje. But we would never have predicted what happened next. Czternaście miesięcy po zaginięciu Tati Rogers, sfrustrowani detektywi podjęli ryzykowną grę z podejrzanym o jej zabójstwo. Postanowili sprowokować Reszpondka do tego, żeby sam wskazał miejsce ukrycia ciała kobiety. Rozpoczęli więc wykopaliska na terenie, gdzie mógł to zrobić, i czekali, jak na to zareaguje. Zespół inwigilujący podejrzanego dostarczał nam informacji o każdym jego kroku. Wiedzieliśmy, że coś wisi w powietrzu. Opuścił swój dom w odzieży maskującej, uzbrojony w łopatę. W końcu śledczy doczekali się u Reszpondka reakcji, na jaką liczyli. Byliśmy jednocześnie podekscytowani i sfrustrowani, ponieważ wiedzieliśmy, że nie możemy podjechać zbyt blisko. Istniało niebezpieczeństwo, że go spłoszymy, a wtedy nigdy nie dowiedzielibyśmy się, gdzie spoczywa ciało Erma Tati Rogers. Musieliśmy poczekać, zanim wkroczymy do akcji. Śledczy postanowili zostawić Reszpondka na polu i poczekać, co się stanie. Wiedzieliśmy, w którym mniej więcej jest miejscu, więc zaczailiśmy się na niego. Mieliśmy nadzieję, że kiedy wróci z pola, będzie miał ze sobą ciało Tati. 3 godziny później, po północy, Reszpondek w końcu się pojawił. Nic ze sobą nie niósł, co postawiło nas w trudnej sytuacji, ponieważ nie wiedzieliśmy, co robił na polu. Detektywi obawiali się, że operacja zakończy się fiaskiem i dlatego postanowili trzymać się w bezpiecznej odległości. Podejrzany wrócił do domu, wziął prysznic i udał się kilka domów dalej. Nie wiedzieliśmy, co zamierza, ale był poruszony i najwyraźniej szukał porady, co ma robić dalej. Około 3 nad ranem Reszpondek zaskoczył wszystkich. Zgłosił się na posterunek w Wrexham i powiedział, że wskaże nam miejsce, w którym znajduje się ciało Tati Rogers. Łukasz Reszpondek został natychmiast aresztowany za zabójstwo.
To było nieprawdopodobne, że sam się do nas zgłosił i chciał ujawnić miejsce ukrycia zwłok. Nie przyznał się jednak do zabójstwa. O świcie śledczy udali się na miejsce wskazane przez podejrzanego, Łukasza Reszpątka. Chyba mu ulżyło. Zaprowadził nas do miejsca, gdzie pogrzebał ciało tati. Początkowo zamierzał sam znaleźć i wykopać zwłoki zaginionej, ale zadanie go przerosło. Pole nie wyglądało już tak samo. Ziemia była zryta. Reszpątek wykopał w niej sporą dziurę, ale w końcu się załamał. Zdziwiło nas, że zakopał ciało w tym właśnie miejscu, ponieważ było bardzo gliniaste. Ale dla nas to było dobrze. Glina oblepiła zwłoki, dzięki temu zachowały się w niezłym stanie, co ułatwiło śledztwo. Kryminolodzy wykopywali zwłoki, a śledczy zaczęli przesłuchanie. Reszpątek zeznał, że nie zabił Erma Tati Rogers. Dodał, że kiedy 4 stycznia wrócił z Polski, postanowił wręczyć jej prezent. Powiedziała, że nie czuje się dobrze, więc zaproponował, żeby przeniosła się do niego. Zabrał ją do siebie i pokazał w laptopie zdjęcia, które jej zrobił. Zeznał, że nie czuła się najlepiej, kiedy wyszedł wziąć prysznic. Kiedy skończył i zszedł na dół, tati już nie żyła. Na pytanie, dlaczego nie wezwał pogotowia albo nie poprosił o pomoc, odpowiedział, że spanikował. Trzymał ciało w domu przez noc i następny dzień. Ale badania pośmiertne odsłoniły makabryczną prawdę. Wyniki autopsji wykluczyły, że tati zmarła śmiercią naturalną. Przyczyną jej zgonu były obrażenia w okolicy szyi. Tati została pochowana w pozycji embrionalnej, dzięki czemu ślady obrażeń zachowały się. Szczególnie widoczne były w okolicach tarczycy, co nasuwało wniosek, że tati została uduszona. Po pierwszych oględzinach nie byłem tego pewien, ale w toku dalszych badań coraz bardziej się w tym utwierdzałem. To wyjaśniało, dlaczego w domu Reszpątka nie było śladów zbrodni. Udusił ją i dlatego nie znaleźliśmy żadnych śladów walki, sprzątania czy krwi. W tym przypadku, jak to bywa przy uduszeniu, mieliśmy do czynienia z bezkrwawą zbrodnią. Reszpątek twierdził, że ślady na szyi tati powstały, kiedy uderzyła się o stolik do kawy. Ale po analizie obrażeń uznałem, że to raczej niemożliwe, żeby powstały w taki sposób. Zebrane dowody wskazywały na to, że oskarżony kłamie. Przesłuchania trwały, a śledczy poinformowali o ostatnich odkryciach przyjaciół tati. Zadzwonił telefon komórkowy i kiedy usłyszałam głos detektywa, wiedziałam, że coś się stało. Cała się trzęsłam i do dziś pamiętam, jak powiedział: znaleźliśmy ją. To był bardzo smutny dzień dla nas wszystkich. W końcu ją znaleźli, ale niestety martwą. Bardzo to przeżyliśmy. Po 14 miesiącach, dzięki podstępowi, inspektor Jones zgromadził dowody potrzebne do oskarżenia Reszpątka o zabójstwo. Ale pozostawała kwestia motywu.
Nie wiem, czy kiedykolwiek dowiemy się, dlaczego ją zabił, ale zrobił to na pewno. Mógł nam wyjaśnić dlaczego, ale postanowił milczeć. Przyjaciele Tati uważali, że zginęła, ponieważ odrzuciła jego awanse. Ale para mogła mieć romans, który nagle się zakończył. Wątpię, czy wplątałaby się w romans z żonatym mężczyzną, który miał rodzinę. W listopadzie 2009 roku Łukasz Reszpondek stanął przed sądem oskarżony o zabójstwo Ermatati Rogers. Został skazany na dożywocie. Kiedy znalazł się za kratkami, walijska policja mogła wreszcie zamknąć jedno z najtrudniejszych śledztw, z jakim miała do czynienia. To była najbardziej zagmatwana sprawa w mojej karierze, ale daliśmy sobie z nią radę. Wszyscy byliśmy zdeterminowani, żeby odnaleźć Tati żywą lub martwą. Czekali na to jej przyjaciele i rodzina, więc robiliśmy, co w naszej mocy. W końcu bliscy mogli pogrzebać Tati. Gdyby nie on, żyłaby nadal. Mogłaby znów wyjść za mąż, mieć nową rodzinę i być szczęśliwa. Szukała w tym kraju lepszego życia. Tymczasem spotkała ją tu tragiczna śmierć.